podjąłem i działo się tym. Coś oryginalnego. No to nakręćmy film. Moja babcia mi mówiła, że jej tata, czyli mój pradziadek, był zły na Łukasiewicza, bo lampa naftowa świeciła na tyle mocno, że mógł odrabiać zadanie domowe i nie mógł się tłumaczyć, że jest zbyt ciemno. No słuchajcie, no mamy ten scenariusz, ale on wyszedł bardzo długi. No i ja, mogę być szalonym naukowcem. Dziecko, chyba oglądasz za dużo amerykańskich horrorów. Z Frankensteinem ci się pomyliło. I zapraszam was do kina. Zaprasza najstarsza kopalnia ropy naftowej na świecie w Pupryce. Fajny był ten Ignacy. Mądry i dobry. Ekstra gość. No, to może zróbmy jednak tą prezentację, ale porządnie.